Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na naszym kanale. Dzisiaj pokażemy Wam, co możecie kupić w sklepie Sinsay i tym razem zamówiłyśmy z mamą kilka ubrań z najnowszej kolekcji. A żeby ten odcinek był nieco inny i żeby chociaż troszeczkę coś się działo, pomyślałyśmy, że będzie o wiele ciekawiej, jeśli zamówimy dla siebie ubranie nawzajem. Ja zamówiłam kilka ubrań dla mamy, no i oczywiście mama wybrała kilka rzeczy dla mnie. No i oczywiście żadna z nas wcześniej tych rzeczy nie widziała. Więc będzie to niespodzianka. No mam tylko nadzieję, że nie zamówiłyśmy takich samych ubrań. Przez chwilę też o tym właśnie myślałam, bo mamy bardzo podobny gust i też pomyślałam, że może nawet połowa tych rzeczy jest taka sama. No ja się trochę boję. Mam nadzieję, że nie. No ja też mam taką nadzieję. Jak już zapewne zauważyliście, paczki mamy otwarte już, ale to dlatego, że musiałyśmy sprawdzić, czy całe zamówienie do nas dotarło. No i dzisiaj wszystkie ubrania będziemy mierzyły prosto z pudełek, żeby to było takie nasze prawdziwe pierwsze wrażenie. A jeśli chodzi o tą najnowszą kolekcję, to muszę Wam powiedzieć, że mamy tam bardzo dużo koloru. Chociaż ubrania o bardziej stonowanej kolorystyce też tam znajdziemy, ale jednak te kolory przeważają i mi ta kolekcja już się bardzo kojarzy właśnie z wiosną. No i mamy tam bardzo dużo fajnych fasonów. Tak, mi kilka rzeczy bardzo przypadło do gustu i mam nadzieję, że może je zamówiłaś i będę miała okazję przymierzyć, bo bardzo mi się podobały. No zobaczymy, jeśli jesteście ciekawi, co zamówiliśmy, to koniecznie zostańcie z nami do końca. To co, zaczynamy? Od której paczki zaczynamy? Od Twojej czy od mojej? Od Twojej dla mnie. No to dobrze, to ja sobie usiądę i już pokazuję pierwsze rzeczy, które Ci zamówiłam. Zamówiłam taką prostą, czarną koszulę. O ile dobrze pamiętam, to wykonana jest w 100% z wiskozy. No koszula fajna. No na pewno się sprawdzi do wielu stylizacji. Koszula ok. I do tej koszuli zamówiłam taką piękną spódniczkę w pięknym beżowym kolorze. No, spódniczka rzeczywiście jest piękna. Jest pięknie uszyta. Powiem Ci, jak zobaczyłam na stroju tą spódniczkę, to od razu wiedziałam, że na pewno Ci się spodoba. Nie no, spódniczka jest ekstra. To ja już lecę ją przymierzyć, jestem bardzo ciekawa, jak będzie wyglądała. Mam już pierwsze rzeczy na sobie i zacznę od koszuli. Tak jak już wspominała mama, jest to prosta koszula. Nic szczególnego się tu nie dzieje. Pokażę Wam z bliska, jak się prezentuje. Duży plus za to, że mamy tu regulowane rękawy. Także świetnie sprawdzi się również wiosną, bo możemy sobie te rękawki skrócić i nie będzie nam po prostu gorąco. Mamy tu również klasyczny kołnierzyk. Koszula po całości zapinana jest na guziki ukryte pod listwą. No i mamy jeszcze takie dwie naszywane kieszenie. Jeszcze dodam, że jest ona bardzo miła w dotyku. Wspominałeś, że jest wykonana z wiskozy, tak? Tak, i kosztuje 40 zł. No to bardzo fajna cena jak za taki skład. Pokażę Wam jeszcze, jak wygląda z tyłu. Sprawdzałam na metce, jeszcze żeby się upewnić, czy zamówiłaś rozmiary M, ale tak i jak najbardziej leży wszędzie idealnie. A teraz przejdziemy do spódnicy, która bardzo mi się podoba. Ile kosztowała? 70 zł. Pytam o cenę, dlatego że kilka dni temu znalazłam na innej stronie bardzo podobną, tak naprawdę tylko minimalnie się różniła i kosztowała 120 zł, no ale nie zamówiłam jej, ponieważ nie była dostępna w moim rozmiarze. I w sumie teraz się cieszę, dlatego że przez przypadek, no nie wiedziałaś, ale zamówiłaś mi taką, którą chciałam i w niższej cenie, także super. Słuchaj, tą spódnicę jak zobaczyłam na stronie, to ona bardzo mi się spodobała i tak jak już mówiłam, wiedziałam, że Tobie się na pewno spodoba, bo jest taka inna. A ja przeglądając rzeczy i zamawiając dla Ciebie, nie widziałam tej spódnicy. A ty ale... mam nadzieję, żebyś mnie jej nie zamówiła, bo ona jest krótka. Nie, nie, ale w ogóle po prostu nie rzuciła mi się w oczy. Nie, spódnica jest świetna. Z tyłu jest gładka. Jeśli chodzi o długość, to dla mnie jak najbardziej jest w porządku. No z przodu tu się dzieje dużo, bo mamy i plisy, i wiązanie, ale całościowo tworzy to naprawdę moim zdaniem efekt wow. Mam ją w rozmiarze M i rozmiar jest idealny. I ta spódniczka jeszcze dostępna była w dwóch innych wersjach kolorystycznych. Na pewno była czarna i jeszcze jakiś kolor, tylko w tej chwili nie pamiętam. Ale ja zdecydowałam się na ten kolor, ponieważ po pierwsze lubisz kolor beżowy, a po drugie na wiosnę myślę, że w tym kolorze sprawdzi się naprawdę świetnie. Nie, super, że zamówiłaś tą, bo właśnie w takim kolorze chciałam zamówić, także jestem bardzo zadowolona. I jeszcze do tej spódniczki bardzo chciałam zamówić marynarkę, bo była taka marynarka króciutka. No i z tą spódnicą wygląda naprawdę świetnie, no ale niestety marynarka już była wyprzedana. Szkoda, bo miałabym fajny zestaw. Ale i tak jestem zadowolona, że zamówiłaś spódnicę, bo jest naprawdę bardzo fajna. Pokaż, co jeszcze masz dla mnie ciekawego. Zamówiłam kolejną spódniczkę.
w takim bardzo energetycznym kolorze. No właśnie o tych kolorach wspominałam, że są takie wiosenne. Wydaje się, że jest taka króciutka, ale myślę, że na tobie będzie ok. Też fajnie wygląda. Bardzo ładny fason, bardzo mi się też spodobała. No i tak pomyślałam, że może przymierzysz do tej koszuli, którą masz na sobie. Okej, okay, no to mierzę. No i jak? Wiesz co, spódnica sama w sobie jest bardzo ładna, kolor też mi się podoba. No a jeśli chodzi o długość, no to tu duży znak zapytania, bo mi się wydaje, że ona jest bardzo króciutka. No rzeczywiście jest króciutka, przy wzroście 1,69 m wygląda następująco. No powiedziałabym, że ledwo ci pośladki zatyka. No jest taka, dla mnie chyba za krótka. Taka długość, bym powiedziała, niebezpieczna. Ja lubię chodzić w krótkich spódnicach, ale ta jest za krótka już chyba. Wiesz co, tamta beżowa, jeśli chodzi o długość, to była jak dla ciebie idealna długość. W tamtej czułam się super, a no tutaj czuję się niekomfortowo po prostu. Tamta była krótka, ale nie za krótka. Ale podoba mi się bardzo kolor. Właśnie jeśli chodzi o kolor, to dostępna jest jeszcze w ciemnym różu i ta spódnica kosztuje 60 zł. No i fason też jest bardzo ciekawy, ale nie mamy tu żadnego suwaka. Spódniczkę możemy sobie tak całą rozpiąć i oczywiście zapinamy ją na te guziki. I w środku jeszcze jest dodatkowy guzik. A tu jest kieszonka, czy nie? Nie, chyba nie. Nie. Nie da się rozpróć? Nie. Nie. No i mamy tu również podszewkę. Zresztą ta poprzednia spódniczka też ją miała, tylko ja zapomniałam Wam o tym powiedzieć. Jeśli chodzi o rozmiar, to mamy w rozmiarze M i rozmiar jak najbardziej jest trafiony. Czyli jak rozmiar trafiony, kolor trafiony, fason trafiony, niestety długość nie na minus nie trafiona. Pokazuj, co masz jeszcze dla mnie ciekawego. Wiesz co, zamówiłam jeszcze marynarkę ze spodniami i nie mam od czego zacząć, ale może zacznę od marynarki, bo jak patrzę na tą spódnicę, to ta marynarka też chyba będzie pasowała do tej spódniczki. I ta marynarka bardzo mi się spodobała właśnie przez to wiązanie. Wydała mi się bardzo ciekawa. No i chyba do tej spódnicy też będzie pasowała. Ale tak jak już mówiłam, zamówiłam tą marynarkę do spodni. Spodnie są takie z taką szeroką nogawką. Mają tu asymetryczne zapinanie. Spodnie bardzo mi się podobają. No wyglądają fajnie. Ale wiesz co, ma najpierw przymierzę tą marynarkę do tej spódnicy. Zobaczymy jak będzie wyglądała, a później wskoczę w spodnie. Tak wygląda ta marynarka do spódnicy, ale już zauważam, że jednak różni się kolorystycznie. No wiesz co, jak tak patrzę, to ta spódnica jest ciemniejsza. Guziki są tego samego koloru. A tak jak mówisz, spódnica jest ciemniejsza. Ale byłam przekonana, że to jest ten sam materiał. Ale powiem Ci, że nie do końca mi się podoba ta marynarka w zestawieniu z tą spódnicą. Myślałam, że będzie wyglądała fajnie, ale no nie. Ja na stronie jak szukałam rzeczy dla Ciebie, to właśnie widziałam ją ze spodniami i wyglądała ok. A tu rzeczywiście nawet nie ma efektu tego wiązania. I dekolt też nieładnie się układa. Tu sterczy. Także no nie do końca ładnie tu ten przód wygląda. To wiązanie może i fajne, ale nie do końca praktyczne, bo po pierwsze musimy naprawdę mocno ścisnąć, żeby ta marynarka trzymała się na miejscu. No i po drugie jednak to wiązanie się cały czas poluzowuje i cały czas mam w głowie, że po prostu mi się ta marynarka rozwiąże. Więc to może jeszcze jakby było jakieś dodatkowe zapięcie tu przy dekolcie, to wtedy ten dekolt by się tak trzymał na miejscu i by właśnie tak nie odstawał. A tak nawet to wszystko właśnie tak jak mówisz, trzymałoby się stabilniej. Gdybym tu miała jakieś zapięcie, to nawet czułabym się ok. A tak to cały czas myślę, że rozwiąże się. I ta marynarka dostępna jeszcze jest w ciemnym różu. Kosztuje ona 76 zł. No i ja mam na sobie rozmiar M. Rozmiar jest trafiony. Tył się układa dobrze, ładnie z tyłu wygląda, tylko ten przód nie do końca. No nie do końca, czuję się po prostu w niej dobrze. To biegnij przymierzyć spodnie. Spodnie mam już na sobie i może zacznę od najważniejszej kwestii, czyli od rozmiaru. Ja na co dzień noszę rozmiar M i taki rozmiar zamówiła dla mnie mama. Ale niestety są na mnie za duże i to sporo, bo muszę sobie je trzymać, żeby mi najzwyczajniej nie spadły. Ale wiesz co, wizualnie te spodnie są naprawdę bardzo ładne. Podoba mi się ta szeroka nogawka, wygląda świetnie. No i to asymetryczne zapięcie. Bardzo ładnie się prezentuje. No ja uważam, że spodnie są warte uwagi, tylko właśnie przez to, że nie trafiłaś z rozmiarem, no nie wyglądają na mnie tak, jak powinny. Jeśli chodzi natomiast o długość, to przy wzroście 1,69 m długość jest w porządku. Ale wiesz co, ogólnie chyba tu nie jest wysoki stan w tych spodniach, tylko raczej średni. Tak, u mnie tego nie widać, bo sobie je po prostu trzymam, ale rzeczywiście w tych spodniach mamy średni stan. No ja zdecydowanie przy wyborze spodni zwracam uwagę, żeby właśnie ten stan był jednak wysoki. No w taki się lepiej czuję po prostu. No te mają średni stan, a ile kosztowały? 90 zł. No tak jak już mówiłam, jeśli chodzi o te spodnie, podobają mi się, ale nie na mnie. I jeszcze dostępne są w kolorze ciemnego różu. No to pokażę, co jeszcze ciekawego masz dla mnie.
zamówiłam taką marynarkę i znowu tu mamy... Ile koloru zielonego dzisiaj? Kolor zielony. Taka nieco krótsza i do tego zamówiłam spódniczkę. Taką prostą, krótką. No, mam nadzieję, że będzie to lepiej wyglądało niż ten zestaw. No, ale zobaczymy. Mam już kolejne rzeczy na sobie. I właśnie jeśli chodzi o ten zestaw, to zarówno marynarkę, jak i spódnicę możecie kupić osobno. Dostępny jeszcze jest w kolorystyce czarno-białej. Marynarka kosztuje 100 zł, a spódnica 60. Pokażę Wam może z bliska, jak wygląda to połączenie kolorystyczne. No mi osobiście to połączenie kolorystyczne bardzo się podoba. Ten zielony kolor z czarnym wygląda naprawdę świetnie. No mi też się podoba. A jeśli chodzi o samą marynarkę, to ma ona krój oversize i rzeczywiście jest troszeczkę szersza, ale nie jest bardzo obszerna, więc mi jak najbardziej to odpowiada. Z tyłu wygląda tak. Ja mam na sobie rozmiar M. Jeśli chodzi o sam krój, to mamy tu klasyczny kołnierzyk, dwie kieszenie i po całości zapinana jest na guziki. No i duży plus, bo mamy tu podszewkę. A jeśli chodzi o spódnicę, to tu również mamy podszewkę. No i jest to spódniczka o długości mini. Jeszcze dodatkowo mamy takie rozcięcie na nogę. Tak, jeszcze mamy tu rozcięcie, które delikatnie eksponuje nam nogę. No i jeśli chodzi o ten zestaw, to muszę Ci powiedzieć, że mam takie mieszane uczucia. Ponieważ podoba mi się ten zestaw, ale musiałabym się zastanowić, czy nosić go tak całościowo, czy jednak te rzeczy połączyć z czymś bardziej spokojnym, czyli na przykład spódniczkę z jakąś czarną koszulą, albo na przykład tą marynarkę z czarnymi spodniami. No to kwestia do zastanowienia. Ale ogólnie zestaw mi się podoba. I co, lecimy dalej. Tak. No i teraz Cię bardzo zaskoczę, bo znowu taka sama kolorystyka i ten sam wzór. Ale tym razem zamówiłam sukienkę. Wydała mi się taka, wiesz co, dziewczęca. No i oczywiście nie bardzo teraz na ramionczkach ją nosi, także pomyślałam, że dobrze będzie, gdy założysz pod spód takie body w kolorze zielonym. Ale wiesz co, teraz jak tak patrzę na tą sukienkę, to myślę, że też fajnie wyglądałaby, gdybyś założyła pod nią czarną koszulę. Tak, jeśli ktoś nie lubi tak dużo koloru, to tak. Właśnie, albo na przykład jakieś inne czarne po prostu body, tak, nie wiem, ta stylizacja to było czarne, ale... byłaby taka spokojniejsza. Jeśli chodzi o ten poprzedni zestaw, to miałam wątpliwości. Tu jednak już wątpliwości nie mam. Jestem jak najbardziej na tak. Bardzo podoba mi się połączenie tego body z tą sukienką. Wiesz co, no według mnie w tej sukience wyglądasz naprawdę świetnie. Bardzo mi się podoba. No ja też jestem zachwycona. Tak dziewczęco, no super. A jeśli chodzi ogólnie o tą sukienkę, to ma ona bardzo podobny fason, jeśli chodzi o dół, jak ta spódniczka, praktycznie identyczny. Też jest ona długości mini, tak wygląda z tyłu. Mam tu rozcięcie. Tak. No ogólnie jest bardzo fajna i mamy tu jeszcze suwak z boku, także bardzo wygodnie się zakłada. I ta sukienka dostępna jeszcze jest w różowo-białej wersji kolorystycznej i kosztuje 80 zł. A jeśli chodzi o body, to naprawdę jest bardzo wygodne, dobrze się w nim czuję. Pokażę Wam jeszcze z bliska. I body kosztuje 46 zł i jeszcze dostępny jest w kolorze kremowym. No powiem Ci, że w tym przypadku Ci się udało, bardzo mi się ten zestaw podoba. To cieszę się bardzo. A jeśli chodzi o rozmiar, to zarówno sukienkę, jak i body mam w rozmiarze M i wszystko z rozmiarem tu gra. Idealny. I wiesz co, tak się zastanawiam, bo mówiłyśmy, że fajnie by też czarna koszula do tej sukienki wyglądała, ale teraz tak wiesz co, jak się zastanowiłam, to takie body jest takie bardziej bezpieczniejsze, bo nam się tu nie będzie podwijało do góry. A jednak koszula może nam się tu zwijać i może tak ładnie już nie wyglądać. No rzeczywiście. Także ja bym została przy body. Ale już się nawet nie, nad tym nie zastanawiałam, bo po prostu podoba mi się tak jak jest. To dobrze, to już niestety ostatnia propozycja, szkoda, jeśli chodzi dla Ciebie. Zamówiłam taką czarną spódniczkę. No chyba ta to już będzie bardziej. Teraz coś króciutka, bardziej stanowanego. Tak. O, żeby... no jest króciutka, zobaczymy. I do tego taką czarno-białą koszulę. No myślę, że to powinno fajnie wyglądać z sobą. Kolorystycznie. No fajny zestaw, taki stanowany. Spokojniejszy, żeby nie było tak, żeby tej zieleni, dużo zieleni. Troszeczkę teraz żeby trochę. Żebyś ochłonęła od tych kolorów. Jeśli chodzi o ten zestaw, to również jestem zadowolona. I może zaczniemy od spódnicy. Tu również mamy spódniczkę długości mini. Z tyłu wygląda ona tak, zasuwana jest na suwak i jak widzicie jest ona gładka, nic tu szczególnego się nie dzieje. Z przodu tylko mamy imitację kieszeni. I ta spódnica dostępna jeszcze jest w różowym i zielonym kolorze i kosztuje 50 zł. A już mówisz, że kolory sobie darowałaś, wybrałaś czarną. Tak, wybrałam tą spokojniejszą wersję. Jeśli chodzi o rozmiar, to mam na sobie rozmiar M i rozmiar jest trafiony.
No i koszula, która bardzo mi się spodobała. Świetnie wygląda to połączenie koloru czarnego i białego. Mamy tu szerokie mankiety, no i ogromny plus, jeśli chodzi o mankiety, ponieważ mamy tu dwa rzędy guzików i możemy sobie te mankiety po prostu zmniejszyć. Często bywa tak, że właśnie w koszulach mankiety są za szerokie, tak jak na przykład w tym przypadku, zobaczcie. Wygładnie. I wygląda to tak, a po zmniejszeniu sobie tych mankietów wygląda to tak, no o wiele lepiej, także to rozwiązanie naprawdę jest bardzo praktyczne. Pokażę Wam jeszcze z bliska. O, tak to wygląda. Mamy tu oczywiście klasyczny kołnierzyk i koszula po całości jest zapinana na guziki, które ukryte są pod listwą. No, koszula mi się bardzo podoba. I ta koszula kosztuje 60 zł. No to co? Teraz zamieniamy się miejscami i Ty będziesz mierzyła rzeczy, które ja zamówiłam dla Ciebie. A, jeszcze zapomniałam powiedzieć o rozmiarze koszuli. Koszulę mam w rozmiarze M i również rozmiar jest dobry. To co, zaczynamy? No tak, już nie mogę doczekać. Od czego chcesz zacząć? Od zestawów czy od sukienek? Może od zestawów. Okej. No to pierwszy zestaw. Zamówiłam Ci taki sweterek w kolorze pudrowego różu, taki cieniutki. No, sweterek widzę, że jest bardzo fajny. I do tego... Już mi się podoba. Spodnie w kratkę. No tu, to już powiem Ci od razu, że boję się, jeśli chodzi o długość, bo ja ostatnio, jakie spodnie bym nie zamówiła, są dla mnie za długie, także no tu już jestem prawie przekonana, że są za długie. To co, no? Biegnie mierzyć. Biegnę. Już mam pierwsze rzeczy na sobie i od razu zacznę od spodni, bo tak jak myślałam, zobaczcie, jakie one są długie, to jeszcze założyłam buty na szpilce, bo całkiem te spodnie leżały na podłodze, także nawet bardzo nie możecie zobaczyć, jak one się prezentują, bo no po prostu są za długie i przez to nie wyglądają tak, jak powinny na sylwetce. Spodnie kosztują 80 zł i była do nich też marynarka, ale już stwierdziłam, że marynarkę sobie daruję, bo wiem, że czasami mierzyłaś takie zestawy właśnie całe w kratkę i jakoś tak nie do końca. Nie czułaś się dobrze tak cała w kratce, więc stwierdziłam, że jednak górę zamówię inną. No ale wracając do tych spodni, to tak jak już mówiłam, no ja ostatnio mam problem właśnie z długością i przeważnie właśnie z Sinseya, one zawsze są na mnie za długie. Może nie z długością, tylko ze wzrostem. No to też, to też. Nie, ale rzeczywiście, tak jak przy moim wzroście 1,69 m, to jeszcze te spodnie są ok, tak. Ale już niższe dziewczyny to z długością mają problem. Wiecie, muszą te spodnie skracać. Oczywiście, no może, tak jak mówisz, możemy sobie ich skrócić, no ale tak, żeby Wam pokazać, jak one wyglądają, no to nie do końca to ładnie wygląda, no bo... Są za długie. Za długie, one się marszczą tu. I jeśli chodzi o sam rozmiar, to niestety też są przyduże. Zamówiłam Twój rozmiar, rozmiar L. Ale zobacz, sporo spokojnie są za duże. MK byłaby tak. Dobra. Ale nie zmienia to faktu, że bardzo mi się te spodnie podobają, mają fajną nogawkę. I właśnie dobrze, że wybrałaś ten sweterek do tego, bo bardzo ten sweter pasuje do tych spodni. Mamy tu takie paseczki właśnie w takim samym kolorze jak sweterek. No uważam, że naprawdę to ten zestaw bardzo ładnie się prezentuje. Jeśli chodzi o sweterek, to mamy tu 70% wiskozy w składzie, a kosztował 46 zł, więc... Także bardzo fajnie. Fajnie. I mamy bardzo duży wybór kolorystyczny, bo jest jeszcze dostępny w 6 innych kolorach. I ten sweterek jest taki cieniutki, także no, sprawdzi nam się fajnie teraz, ale i wykorzystamy go wiosną. Także no, sweterek jest na naprawdę strzałem w dziesiątkę. No spodnie, tak jak mówię, no niestety rozmiarowo są nietrafione, ale nie zmienia to faktu, że bardzo mi się podobają. To co? Mierzysz dalej? Mierzę. No to teraz mam dla Ciebie takie ubranko w takim pięknym kolorze, spodnie. I do tego marynarka. Kolor mi się bardzo, bardzo podoba. Mi się na stronie spodobało i spodnie też mi się spodobał fason. Mają takie fajne rozcięcia. I tu znowu będę miała problem. No niestety z długością, tak już widzę. I taka marynarka. No dobrze, przymierzę, zobaczę, jak będzie wyglądało to ubranko na mnie. No i co? Bo jeśli chodzi o to ubranko, to miałam duże oczekiwania. Wiesz co, ubranko bardzo mi się podoba. Kolorystycznie i fason mi się podoba. I może zacznę od spodni. Spodnie, tak jak już mówiłam, no są nieco przydługie, ale to, tak jak już powtarzałyśmy, tu możemy sobie skrócić, także tu problemu wielkiego nie ma. Podoba mi się to, że w tych spodniach jest wysoki stan. Tu mam wszystko ładnie zbiera, wygląda naprawdę ładnie.
No i duży plus za szlufki, bo ja przy wyborze spodni właśnie bardzo zwracam uwagę na to, żeby te szlufki jednak były, bo lubię sobie po prostu zakładać do spodni paski. A tutaj szlufki są, także no dla mnie super. No i nie trzeba zapasowywać kantów. Tak. Na to też zwróciłam uwagę przy wyborze. Tak, tu mamy kanty zapasowane na stałe, także super, bo ja nienawidzę zaprasowywania kantów w spodniach. Także tu jest super rozwiązanie jak dla mnie. Ogólnie spodnie bardzo mi się podobają. No i spodnie kosztują 80 zł i były jeszcze dostępne w kolorze zielonym i w kolorze czarnym. Jeśli zaś chodzi o marynarkę, to również mi się podoba. Marynarka jest świetna. Jest ona właśnie taka nieco dłuższa. Jeszcze może zapnę. Żebyście mi się właśnie podoba to, że jest dłuższa. Tak, zapnę, żebyście mogli zobaczyć, jak ładnie dopasowuje się do sylwetki. Tu ładnie robi wcięcie. No, marynarka jest naprawdę na duży plus. Nie wiem, czy tu. Ale marynarka była dostępna tylko w tym kolorze. Nie było innych kolorów, tylko w tym kolorze i kosztuje 110 zł. Ale chyba tu kieszeni nie ma, bo. Chyba nie. 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 Nie, nie. Myślałam, że są kieszonki, ale jednak nie. Ale ogólnie, no, całość podoba mi się bardzo. To co, kolejny zestaw? Bo mam dla ciebie jeszcze jedno takie ubranko. Tak. Nie identyczne, ale podobne. I tu oszukałam się strasznie. Nie doczytałam, myślałam, że jest to ubranko z materiału, a to jest ubranko z ekoskóry. No oczywiście kolor jest przepiękny, no, bardzo mi się właśnie spodobał kolor. Kolor super. Ja nie wiem, po prostu nie doczytałam, no ale to nic. Jeszcze można założyć takie ubranko, jeszcze jest chłodno. Spodnie. No ale wczesną wiosną też można założyć. I do tego marynarka. Kolor naprawdę przepiękny. No nie powiem, bo ubranko mi się podoba, pomimo tego, że nie dopatrzyłam jest z ekoskóry. Ale jest ładne. Ale zobaczymy, jak będzie wyglądało na tobie. No i co myślisz o tym ubranku? No pomimo tego, że się pomyliłam, to mi się podoba. No kolorystycznie jest super. No właśnie przez to, że kolorystycznie mi się też od razu spodobało na stronie, to się pomyliłam, bo gdybym weszła w ten drugi kolor, to tam już było wyraźnie widać, że jest wykonany z ekoskóry, a tak to... Ale wiesz co, nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, bo to ubranko też jest bardzo ładne, pomimo tego, że z ekoskóry. Podobały mi się spodnie i o dziwo, długość jak dla mnie jest idealna. Także przez przypadek, a wyszło super. Tu nie muszę nic skracać, jest świetnie. No i spodnie podobają mi się, mają wysoki stan, ładnie się układają. Z tyłu również fajnie leżą. Także no, spodnie na duży plus. I wzięłaś w rozmiarze L. L, tak, w swoim rozmiarze. Także rozmiar jest idealny. Jeśli chodzi zaś o marynarkę, to może zapnę, żebyście mogli zobaczyć, jak wygląda zapięta. Też mi się podoba, jest taka właśnie nieco dłuższa. A jeszcze wrócę na chwilę do koloru. Spodnie jeszcze były dostępne w kolorze brązowym, niebieskim, natomiast marynarka tylko w niebieskim i marynarka kosztuje 120 zł, a spodnie 90. Mamy tu dodatkowo kieszenie, także jeśli lubicie w marynarkach kieszenie, to tu są. No ogólnie ten zestaw bardzo mi się podoba, jeszcze pokażę Wam z bliska, jak się prezentuje. No powiem Ci, że to ubranko na duży plus. No to super, że pomyliłam się, a jednak Ci się podoba. A jeszcze dodam, że marynarkę możemy nosić osobno, także na takie chłodniejsze wiosenne dni sprawdzi nam się super. No to bierzemy dalej. Mam dla Ciebie takie spodnie. O, piękny kolor. I tu nie wiem, czy się nie powtórzyły. Znaczy, że... myślałaś, że podobne są do tych zielonych, ale nie widzę. Zobacz, ma dłuższy pasek. Także ale bardzo podobne, ale nie te same. Ale przepiękny kolor. No i zamówiłam koszulę. Niestety koszula nie dotarła, bo kolejnego dnia przyszła informacja, że no po prostu już jej nie ma na stanie. A zamówiłam dla Ciebie taką koszulę, wstawię Wam tu może zdjęcie. Podobną do mojej, tylko właśnie miała taki efekt ombre. No, wyglądałaby świetnie moim zdaniem do tych spodni, tak, no ale niestety. Nic się nie dzieje, to najwyżej przymierzę spodnie, wiesz, do swojej jakiejś koszuli czy bluzki. Ale spodnie bardzo mi się podobają, no i mają szeroką nogawkę, także biegnę mierzyć. Mam już na sobie te piękne spodnie. Te spodnie bardzo mi się podobają, podoba mi się kolor, fason również, te szerokie nogawki wyglądają super. Już nie będę wspominała o długości, bo na pewno sami widzicie, jaka tu jest długość, jeśli chodzi właśnie o mój wzrost. I wiesz co, widzę, że Ty ten przedłużony pasek wpuściłaś w szlufki, bo można tak zrobić, albo można po prostu wpuścić tylko w tą jedną szlufkę. Tak miała modelka, że tylko miała wpuszczoną przez tą jedną szlufkę i tak luźno po prostu ten pasek był puszczony. Aha, czyli tylko o, tak? Tylko tak. Także tu mamy dwie opcje. Według uznania, ale wiesz co, podoba mi się, no i takie właśnie jest ciekawe zapinanie tych spodni, bo nie mamy tu żadnego suwaka, tylko spodnie są zapinane
tu na guzik i tu na guzik, tu jest taka zakładka, także tam w ogóle nie ma suwaka. No, bardzo mi się te spodnie podobają. Wiesz co, i ten kolor jest bardzo ładny, ale były jeszcze dostępne w kolorze pomarańczowym, chociaż wyglądały jak czerwone, ale pisało, że to jest kolor pomarańczowy i w kolorze beżowym. No i jeśli chodzi o cenę, to kosztują 90 zł. I jak tak na Ciebie patrzę, to się zastanawiam, czy sobie nie zamówić. No i zapewne w tamtym kolorze też ładnie wyglądały. Super, beżowe też wyglądały świetnie i czerwone tak samo. I właśnie tak jak mówię, patrzę na Ciebie i bardzo mi się podobają. Nie wiem, czy nie zamówię dla siebie. Ale będę miała problem, bo nie wiem, który kolor, bo wszystkie super. No mi się ten kolor bardzo podoba. Także no, ja jeśli chodzi o te spodnie, to dałabym 10 na 10. No to teraz przechodzimy do sukienek, bo mam dla Ciebie dwie. No i oczywiście u mnie też nie mogło zabraknąć zielonego koloru, bo było go na stronie bardzo dużo. I zaczniemy od... Poczekaj. Może zaczniemy od tej. Wyjęłam tą zieloną, ale zaczniemy od tej, mama. Ale zauważyłaś, że nic się nie powtórzyło, jak do tej na pory. Na szczęście, nic. Na szczęście. Chociaż te były już bardzo blisko. Zacznijmy od tej, wyjęłam zieloną, ale nie. Najpierw dam Ci tam w paseczki, bo tej byłam bardzo ciekawa. Wiesz co, no kolorystycznie już mi się podoba. Połączenie super. Kolorów super, tak. No jest długa i zastanawiałam się, bo no to chyba nie bardzo lubisz takie długie, dzianinowe sukienki. No wiesz co, no ja nie jestem za wysoka, także no nie wiem, jak będę w niej wyglądała. Najwyżej coś pokombinujesz może z paskiem. Ale zobaczymy. No i co myślisz o tej sukience? Wiesz co, bardzo podoba mi się to połączenie kolorystyczne. Może no i sukienka też jest fajna. Wiesz co, ogólnie sukienka mi się podoba. Tylko wiesz co, nie do końca ja się w niej dobrze czuję, bo ona jest taka, wiesz, dopasowana do sylwetki i czujesz taka ściśnięta. Zamówiłam swój rozmiar, rozmiar L. Ja bardziej obawiałam się długości. Nie, wiesz co, rozmiar jest w porządku, a jeśli chodzi o długość, to powiem Ci, że no długość to taka jest do zaakceptowania, także długość mi nawet tu nie przeszkadza, tylko tak jak Ci mówiłam, no po prostu ja się w tym fasonie źle czuję. To nic, może z drugą sukienką będzie lepiej. Już trochę widziałaś, bo widziałaś kolor. Kolor, tak. Ale fason też jest bardzo ciekawy, bardzo mi się spodobała i mam nadzieję, że na Tobie również będzie fajnie wyglądać. No wiesz co, no widzę, że tu z przodu się dużo dzieje, także no... To biegnij mierzyć. Zobaczymy. Mam już na sobie kolejną sukienkę i powiem Ci szczerze, że nie wiem, co zrobić z tymi szarfami, jak je uwiązać, bo chyba tak nie będziemy jej nosić. No nie, wiesz co, na stronie modelka na zdjęciu miała takie po prostu zawiązane i puszczone. O tak? O tak, no. Nie, ale nie wygląda to dobrze. Wiesz co, nic to nie pomogło bardzo. Wiesz co, trochę są za długie te szarfy do takiego noszenia, nie podoba mi się. No nie. A spróbuj tak z tyłu zawiązać. Tak? O tak. O tak, będzie lepiej. Tak, będzie dobrze. No tak, już mi się podoba, powiem Ci. Tu się coś dzieje z przodu. Tak wygląda. Utworzył nam się taki wezel, no fajnie. Tak, fajnie. I tu jeszcze dodatkowo to wiązanie. A powiedz mi, jak czujesz się w tym kolorze? Wiesz co, no właśnie, jeśli chodzi o kolor, to nie do końca jestem przekonana, czy mi jest w tym kolorze dobrze. Wiesz co, zastanawiałam się, który kolor Ci zamówić, dlatego że jest ona jeszcze dostępna w takim kolorze różowym, takim fuksjowym, ale stwierdziłam, że zamówię ten zielony, dlatego że chciałam, żebyś Ty sobie zobaczyła, jak będziesz w tym kolorze wyglądać, dlatego że no nie bez powodu tego koloru jest tak dużo w nowej kolekcji, bo teraz będzie bardzo modny wiosną. I w sklepach coraz więcej też jest tego koloru, więc finalnie zdecydowałam się na ten kolor. No wiesz co, no nie. No nie jestem do końca przekonana, ale ogólnie sukienka mi się podoba, bo ładne ma szycie, także no sukienka ładna jest. Rozmiar też jest w porządku. Rozmiar L mam tak na sobie. Rozmiarowo też jest super. No i ta sukienka kosztowała 80 zł. To już wszystkie nasze propozycje, jeśli chodzi o sklep Sinsay. Mamy nadzieję, że filmik Wam się podobał. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę, a my się już dzisiaj z Wami żegnamy i do zobaczenia wkrótce. Pa! Pa!